Iluzja to jest wykorzystanie zręczności palców w dłoni, plus też wykorzystanie jakichś rekwizytów typu karty, monety, czy też większych gabarytowo rekwizytów typu jakieś skrzynie do cięcia kobiet, czy też klatki, w których się pojawia, by oszukać mózg człowieka. Zrobię dla Was sztuczkę, którą za chwilkę Wam wyjaśnię. Mamy tutaj kartę, w tym wypadku asa serduszko. Na początek mój taki delikatny smaczek, a teraz sztuczka, którą za chwilę Wam wyjaśnię, czyli lewitująca karta. Sekretem tego triku jest tak naprawdę odpowiednie ustawienie karty i dłoni. Jeśli chcemy, żeby karta w ten sposób nam lewitowała, wystarczy złapać ją kciukami za rogi, w ten sposób, i trzymając ją, delikatnie oddalić palce. W ten sposób. Widzicie? Przy czym zasłaniamy palcami kciuki, żeby nie było widać, jak to wygląda.